Jesteśmy w Paryżu! Ale wróćmy do tego, jak tutaj się w ogóle znaleźliśmy, czyli do 23 urodzin Patryka. Ale fajne, to takie słodycze amerykańskie. A to te płatki, co widziałem, co to jest? Offroad. Pomyślałam sobie, że możesz sobie nagrać na YouTube'a do jakiegoś filmiku. Fajne. Mogę trochę wyjść zmęczony dzisiaj i może być, że jestem niezadowolony, ale po prostu musicie mi wybaczyć. Ogólnie, żeby nie wyszło, że Patryk jest niezadowolony, nie żebym go tłumaczyła, ale wczoraj przeszedł 100 tysięcy kroków, więc jest bardzo wymęczony. Oprócz tego, chciałabym ci powiedzieć, że kupiłam ci dwie płyty w Frioderze, ci Wasa oraz Filipka. O, to fajnie. Kolejny prezent. O, płyta Multiego. A fajnie, bo ja zbieram płyty z drabki. Tak, na szczęście. I ostatni prezent. Stwierdziłam, że dla ciebie jest bardzo ciężko kupić prezent, który byłby materialny. Jakby wszystko, co byś chciał mieć, już jest, więc stwierdziłam, że stworzymy razem jakieś wspomnienia i kupiłam ci to. O, Paryż. O kurczę. Ale fajnie. O, Disneyland? No. Ale super, nigdy nie byłem. Miałem trochę nadzieję, że będzie, jak już zobaczyłem Paryż. Super. Dziękuję. Teraz pokażemy wam w pokój, w którym zostajemy na dwie noce z Patrykiem. Fajnie! Tu jest nasze łóżko, tu jest nasz TV. Smart TV najważniejsze. Tu jest Patryk. Robi wrażenie, że telewizor się nie włącza. O nie. Tutaj był przypał z tym hotelem, ze względu na to, że jak ja go szukałam, to właśnie chciałam znaleźć hotel, który jest w centrum Paryża, w połowie rzeki Eiffla. Ja nie wiem, jak to się wydarzyło, ale okazuje się, że jest 20 minut od centrum, więc tak średnio. Tak, tu jest jeden pokój. I tutaj kibel. Nice. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję. W tym odcinku mamy listę 10 rzeczy, które musimy zrobić w Paryżu. I pierwszą rzeczą jest oczywiście odwiedzenie wieży Eiffla. Moim dzisiejszym golem jest, żeby zobaczyć ją i w ciągu dnia, czyli teraz, i też wieczorem. Tego się spodziewałam. Jest to to, że jest tutaj mega, mega, mega dużo ludzi. Ale w sumie nie jest chyba taka... mała, no. Ej, nie jest taka duża, jak myślałam, że będzie. Wydawała mi się giga większa. Wydaje mi się, że wieczorem ona będzie robić dużo większe wrażenie, bo tak jak widziałam filmiki, to zawsze jak ona jest oświetlona, to jest tutaj przepięknie. Na razie wygląda to tak. I w sumie na kamerze wydaje się, jakby to było mega daleko, a jak patrzę na to, to wydaje mi się być znowu mega blisko. 8 minut drogi stąd. Nie jest duża. I tak myślałem, że jest większa. Ale fajnie. Mega się cieszę, że tu jestem. Okej, okay, kolejny przystanek. Rzym i Koloseum. I Krzywa Wieża. Coraz niżej się schodzi, coraz piękniej jest, bo tutaj jeszcze są takie piękne fontanny. Wódki z czymś, zobaczymy, może z jedzeniem albo z piciem. Chłopcu przyleciał do Paryża i tylko jedzenie, jedzenie! Are you happy to be in Paris? Bonjour. Oui. Nie, oui. Oui. Kolejne moim zadaniem, na mojej liście z 10 jest, żebyśmy się zamoczyli w tych fontannach. A, to jest śmieszne. No serio! Widziałaś, jaka ta woda jest brudna? Jakby nie wejście do tej fontanny, przejście koło tej fontanny, żeby nas trochę orzeźwić. A wy, jeżeli chcecie więcej vlogów z naszych podróży, jeżeli chcecie więcej zobaczyć na tym kanale czy na kanale Patryka, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę i koniecznie też subskrybujcie ten kanał, bo to jest bardzo ważne. Wielu z was ogląda moje filmy, a nie subskrybuje kanału, także teraz w tym momencie każdy wciska subskrybuj. A my idziemy się zmoczyć. Ile mi dasz, jak skoczę? Daję ci stówkę, jak wejdziesz do wody. To ty, wywalą nas i pójdę siedzieć. Fajnie! Ej, ale to jest na bank. Idealne miejsce na fotkę na Insta. Zrobisz mi? A dobrze, bo się wystraszyłem, wyglądało jakbyś coś stukła. Uślizgnęłam się i się wywaliłam. I co teraz? No nic. Ja mam całe brudne spodnie. No, Leszek, trzeba było uważać, gdzie się chodzi, a nie siedzieć w telefonie. Nie siedziałam w telefonie, chciałam tędy wejść. No to mądra jesteś? To był błąd. Tragedia. Are you happy to be in Paris? Oui. Przebitka wieży Eiffla numer 112. Oki, Patryk, mam kolejne zadanie z mojej listy, żebyśmy sobie kupili bereciki. Bereciki? Tak. Niestety nie mają czerwonych. Trochę mi smutno z tego tytułu, ale no nic. Ale z ciebie beret. W takim razie jesteśmy takim kombo. Ja różowy, ty niebieski. Patryk? O Boże, proszę nie. Tylko proszę, stop, proszę. Stop, k***a. Boże. Patryk, chcę mieć tą berecik na tle wieży. No to czemu mi najpierw założyłaś? Jak nie chcę w tym cię pokazywać. Widzisz, ile tu jest ludzi? Masz hak tu. O, teraz wyglądasz jak prawdziwy Francuz.
Are you happy to be in Paris? Oui. Kolejną listą na rzeczy Wiki. Kolejną rzeczą na liście Wiki jest pudełko na okulary francuskie. A tak na serio magnes. My zawsze z Patrykiem, jak gdziekolwiek nie pojedziemy, kupujemy magnesy dla siebie i też dla bliskich, więc teraz kupię dla mojej siostry i dla rodziców Patryka, no i oczywiście też dla nas. Ładne. Nie no, Patryk jest w ogóle okropny w wybieraniu magnesów. Pamiętam, jak polecieliśmy kiedyś do Bułgarii. Wybrał najgorszy magnes, jaki istniał. Mi się ten podoba. Możemy ten? Nie. Zero gustu. Kupię z kobietą, kocham to. Oto nasze magnesy. Uwaga, taste check. Kupiłem francuskie picie, edycję limitowaną, orężada Helena. Oj, chyba smakuje. Dziwne. Co? To złe dziutki. Daj spróbuj normalnie. Czy ja bym umierał? Wika umiera, widzowie. Wybudźcie mój kanał, jeżeli chcecie resztę vlogów z Francji. No zwykła oranżada, dziękujemy za recenzję. Kochani, moją kolejną rzeczą na liście jest... O, przepraszam Boże, aleś okropne. To nie było moją rzeczą na liście. Ale kolejną rzeczą na liście jest to, żebyśmy pierwszą w życiu mieli własną karykaturę, żeby ktoś nas po prostu narysował. Patryk wybiera artystę, no i robimy obraz. Kochani, znaleźliśmy naszego pana od karykatur, tutaj jest jego praca. No i właśnie będzie nas rysować. Ciekawy. A co ty jest, tu masz taki dla niebieski? A, to z tego bylecika. Mówiłem, że chłop ma dosyć. Okropny pomysł. A jak ci się podoba w Paryżu na razie? Fajnie, oprócz berecika. Ja coś czuję, że on zrobi ze mnie taką dżagę. On już się śmieje. Ole, może łeb. Na pewno powiedziałaś karykaturę, a nie normalny portret, bo wygląda na normalny. Are you happy to be in Paris? Oui. No to niezłe mam cycuchy. Kochani, oficjalnie zostałam Miss Paris 2022. A Patryk oficjalnie kocha seks. Thank you so much. Merci. Pan to dobrze wyczuł, nie dał jako miss, Patryka dał jako seksuholik. Grzeczne duby chcą się seks. Jesteśmy w Muzeum Sztuki. Bardzo chciałabym tutaj wejść i bardzo chciałabym zobaczyć obraz Monalisy. Jakie sztuki tutaj chcesz polizać? Kurczę, nie wiem czy wejdziemy, bo mamy godzinę 17.30, o 18.00 zamykają muzeum. No niestety, dzisiaj tak wiecie, wszystko nam zajmuje, bo my wszędzie idziemy pieszo. Też dużo czasu nam w ten sposób się zgubiło. No, tak naprawdę, bo prawie tyle samo, co jakbyśmy czekali na busy i metro. No, jak tak mówisz przewodniku, to tak musi być. Niestety, Patryk miał rację. Jedyne co mamy jako pamiątkę i jako wspomnienie z tego miejsca. Na ten moment, bo jeszcze w przyszłości na pewno wrócimy. To jest to tutaj, proszę bardzo, z zewnątrz. Mogę uznać to jako odhaczone na mojej liście, ale po prostu nie udało nam się wejść do środka. Aktualnie szukamy największej galerii handlowej w Paryżu i właśnie tam chcemy spędzić trochę czasu. Chcę też kupić makaroniki, bo to również jest na mojej liście. Ojejku, aż jeszcze bardziej tęsknię za gęgarkiem w tym momencie. Takie tam dwa słodkie piesunie. Bardzo dziwna galeria. Bo jest tak jakby w połowie otwarta, ale mega fajna, popatrzcie. Tup, 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 tup. Jedyne, co możesz ze sobą zabrać do domu, to wieża Eiffla z Lego. Nie. Tak. Ja wybieram, co ja zabieram. Podoba mi się bardzo kolorowo. Patryk jest in love. To jest jego świat, czyli świat słodyczy. Co już masz? Żelki tylko. Mango to jest mój ostatnio ulubiony owoc, dlatego biorę sobie takie coś z kawałkami galaretki mango. O tak, jestem zadowolony, sukces. Dużo ciekawych słodyczy. Ale zobaczcie, że na początku tego odcinka, kiedy wręczałam Patrykowi jego prezent urodzinowy, to właśnie też miał paczkę takich słodyczy i kilka minut później do odcinka, że Patryk jednak kocha takie rzeczy. Tak jest. O, patrz co tam jest. Mango? Nie. The Body Shop? Nie. Louis? Nie. Mac? Nie. Victoria's Secret. Jak będziecie kiedyś widzieli Wikę, to nie mówcie jej sekretów, bo ewidentnie nie umie ich to trzymać. Kochani, jest kilka godzin później i przyszliśmy spełnić kolejne zadanie, które miałam na liście, czyli zobaczenie wieży Eiffla w nocy i jest naprawdę przepięknie.
piękne miejsce i ranem, i popołudniem, i też nocą, bo nocą... Nocą najładniej. Nocą jest rzeczywiście najładniej. Buziak pod wieżą Majfla. A teraz idziemy przypiąć kłódkę. Ogólnie, kochani, ten dzień jest pełen przygód, ponieważ, jak wiecie, kilka razy coś poszło nie po naszej myśli i tak też było teraz, ponieważ mieliśmy być na tym moście, gdzie możemy przypiąć naszą kłódkę, jednak okazało się, że ona jest zupełnie gdzieś indziej daleko, a my teraz nie możemy tam po prostu pójść, bo jest już za późno. No i dlatego znaleźliśmy tutaj miejsce, proszę bardzo, naprzeciwko wieży Eiffla, i to tutaj przypniemy naszą pierwszą kłódkę. Musimy to zrobić razem, Patryk, no kurde, bele. 3, 4. Ja nie nagrałem. Nie, no nie da się ściągnąć i nie ściągamy tego nigdy, rozumiesz? Spróbujesz tu kiedyś przyjechać. Przyjadę tu z moją byłą. Nie, bo nie będę twoim byłą nigdy. No i tutaj jest napisane Patryk, Wika i Gengar. I jest też nasza data, kiedy rozpoczęliśmy nasz związek, czyli 12 stycznia 2018. 11. 18. Kochani, kolejnym przystankiem i kolejną rzeczą, którą mam na swojej liście do zaliczenia, jest dwupiętrowy pociąg. To jest spełnienie marzeń Patryka i też moje spełnienie marzeń z dzieciństwa. Udajemy się do Disneylandu. Ale dziwny pociąg, mordo. Wow, po prostu wow. A jeszcze nawet nie weszliśmy do środka. Jadam się. Czujesz się jak dziecko? Weszliśmy. Nigdy nie patrzyłem, co jest w Disneylandzie, jakie bajki i tak dalej, bo że dużo rzeczy ma powiązanie z Disneyem, na przykład jak wytresować smoka. Wiadomo, to nie jest, to jest DreamWorks, ale Disney wydawało DreamWorks tam w te lata, kiedy to było powstane, a to jest moja ulubiona bajka. Ja w ogóle nie wiem, co jest w Disneylandzie, zawsze chciałem bardzo przyjechać, więc dziękuję. Ojej, wystraszyłam się, że ktoś mnie złapał. Nie ma za co. Sprawdźmy, co jest w Disneylandzie po raz pierwszy. To jest kozak, bo to wygląda jak takie miasteczko, dosłownie jak magiczne miasteczko. Walta Disneya. Brakuje mi jednej rzeczy. Uszy. Musimy zaraz pójść po uszy. Patrz, jakie słodkie te sukienki. Kup sobie. Właśnie miałam powiedzieć, że to jest kolejna rzecz na mojej liście. Ja myślę, że dla mnie Bella, bo mam tutaj swoją bestię. To dla mnie Bella. O, jaka księżniczka. Koń Rafał. Koń Rafał. Dobra, Patryk, ja nie wiem, czy czasem tego nie musimy kupić. Co? To jest mydło i wychodzą myszki Miki. Powiem ci, myślałem, że ceny będą o wiele większe. Bo są duże, ale nie aż tak, jak myśleliśmy, że będą. Czuję się jak dziecko tutaj. O, prosiaczek. To jeszcze rozdaje autografy. O, to ja. Wczoraj nie udało nam się kupić makaroników, bo wszystkie miejsca były pozamykane, ale za to jesteśmy w Disneylandzie i zauważyłam, że są tu makaroniki z różnymi takimi pięknymi nadrukami właśnie disneyowymi, dlatego tutaj kupuję makaroniki i odhaczam zadanie z listy. Ale ciacho, robi wrażenie. Wielki test kanapki. Większe niż pół łeb. Czy ta kanapka jest warta 50 zł? Tak, bo jest w kształcie myszki Miki. Kochani, aktualnie będziemy oglądać paradę, która tutaj będzie koło nas właśnie przejeżdżać. To są księżniczki swoje ulubione. Do ulubionej bajki. Była Joy. To nie jest nasza ulubiona bajka. Z kim ty oglądasz tą bajkę? Joy? To z twoją jakąś byłą. Możliwe. Gruby król, gruby król. Szaleństwo, serio. Ładnie, bardzo. I Ubi, jesteś przemkętną razem. Okej, więc plan teraz jest taki, że idziemy do drugiego parku rozrywki. Dokładnie. Walt Disney Studio. Ten park, w którym teraz jesteśmy, jest tym OG parkiem. Jest oryginalny, są te oryginalne, bardzo stare bajki. Te, które każdy zna. W nowym są na przykład auta, potwory i spółka, gdzie jest Nemo i tak dalej. Więc jest też bardzo ciekawy. I to są te bajki, gdzie my się wychowaliśmy. Więc idziemy dokupić bilet i idziemy tam. Tam taki vibe dziecięcy, a tutaj taki filmowy. Najpierw idziemy w stronę Zigzaga McQueena. Patrz, jaki słodki. Nie ma. Już popatrzyłem. Pora zrobić kolejną rzecz z listy.
kupię, ale nie dam rady w nich nosić, a tobie pasuje idealnie. Tak. Nie interesuje mnie, to musisz chodzić. Nie. Wika, ten kubek jest przerąbanie fajny. Mam throwbacki do I'm Groot. I am Groot. Sprawdź, czy jest coś na stopie chudego napisane. O, jest, Andy. Fajny szczegół, nie? Fajny, no. Nie jestem fanem Star Warsów, ale Chewbacca lubię. Zakupione. Młody Simba. Stoimy w kolejce pod Monster at Work, potwory i współka, i będziemy sobie robić zdjęcie z tymi drzwiami. A tam ja jest ta głupia baba. Chyba idę krzyknąć. By się Fausti przydało. Wow! Wielki król jeszcze gada. Wygląda jak duża wersja ciebie. Bo ja też król. On se prépare pour l'opération saut en parachute. A ty kto ty, a to ja. Nie, to ty. Wchodzimy w klimat Ratatouille. Bardzo dużo razy oglądałem tą bajkę, więc fajnie tutaj być. Jakbyście się jeszcze nie skafnęli, no to Patryk kocha auta. O, a może tobie takie coś? Nie, bo będę miał kupę. Jedziemy na pierwszą atrakcję, jest to związane z autami, jestem zadowolony. Będziemy jechać jednym wielkim autem i będziemy zwiedzać. I ogólnie udało mi się Patryka namówić na Dom Strachu tutaj. Ja myślę, ale ja myślę ogólnie, że ty się tak będziesz bał, mimo że dla dzieci ty się będziesz bał. Patrz, jest ta. Sali fajna była. Nie podoba mi się, tylko zygzakiem. To są dwie babki. Jest! Jest! Nic nie rozumiem, ale buja! Ej, dobra, to są jakieś dymy. No i kochani, wchodzimy właśnie do Domu Strachów. Boisz się? Oczywiście, że nie. Za kogo ty mnie masz? Jestem przekonana, że tak. No dobra. Wiesz, że sobie pojechaliśmy windą? Nie czułaś? Nie. Ale dobrze, że jakby idziemy gdzieś, bo myślałam, że tylko w tamtym pokoju się będą działy jakby dziwne rzeczy. A tak to fajnie, bo zwiedzamy. Ej, tu chyba są po prostu cztery różne windy i to są po kolei każdy... Windy grozy! Ej, w ogóle kochani, dajcie znać, czy chcecie więcej takich vlogów, żebyśmy odwiedzali tego typu miejsca, bo dla mnie to jest mega zarąbiste i może uda mi się kiedyś Patryka przekonać, żebyśmy wkładali, że poszli do tego najstraszniejszego domu. Jest takie coś? No, pokazywałeś mi sam. Nie, pokazywałem. Ogólnie sytuacja wyglądała tak, że ja myślałam, że to będzie Dom Strachów. Okazało się, że to było takie coś, że wchodzimy, siadamy, zapiąć pasy, wszystkie rzeczy trzeba było dać do torby, torby mocno trzymać pomiędzy nogami. Okazało się, że z samej góry zjeżdżaliśmy tak i tak do góry, a tej windzie. Ja nie lubię takich przeciążeń. Tutaj było giga przeciążenie, pojechaliśmy na samą górę, tam. Otworzyło się okno, tak. Ja do wielki wtedy mówię, ja... Ale zabijecie, ty to wybrać, nienawidzę wysokości. Tak, ale było mega śmiesznie i teraz lecimy na miejscówkę z Marvelem, ale te rzeczy zobaczycie już na naszych Instagramach, tam pododajemy storki oraz zdjęcia, także wbijajcie.